Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze, w swoim wystąpieniu w sposób zdecydowany kilkakrotnie podkreślił Pan, że celem tego działania obecnego jest to, żeby spółka była rentowna, żeby była trwale konkurencyjna. Mówił Pan o modelu docelowym. Mówił Pan też raz w sposób zdecydowany, że w 2014 roku spółka odzyska rentowność. Z kolei kilka zdań później jest szansa na odzyskanie rentowności. W związku z powyższym, po pierwsze pytanie od tego, który korzysta z usług LOT-u. Do biura w Gnieźnie poselskiego przyszedł do mnie jeden z pasażerów, który w listopadzie korzystał z tej linii, jak pan nazwał ładnie, etnicznej, lecąc do Kanady. I na lotnisku naszym, międzynarodowym, podchodzi do automatu do odprawiania się. Ale ten automat niestety nie zawierał instrukcji w języku polskim. I wtedy, kiedy usłyszał tą informację o tym, że polski podatnik właśnie musi zainwestować w ratowanie tej firmy, był bardzo zbulwersowany, że na polskim lotnisku nie ma instrukcji w języku polskim, jeśli chodzi o automaty do odprawy pasażerów. Po drugie, chciałbym zapytać, jeśli chodzi o obecnego prezesa, na jakiej podstawie prawnej został zawarta stosunek pracy. Czy na podstawie tej ustawy kominowej, czy to jest kontrakt menedżerski? Jeśli tak, czy kontrakt menedżerski przewiduje również premię za wynik? Czy to będzie premia za zarządzanie deficytem i kryzysem, czy za określone działalności? Po trzecie, chciałbym zapytać również o to, kiedy obecny prezes odchodził z firmy ponad 2 lata temu, czy uzyskał, jeśli tak, to jakie odszkodowanie lub jaką premię. I na koniec pytanie dotyczące właśnie tej restrukturyzacji, tych oszczędności. Czy te oszczędności nie odbiją się na bezpieczeństwie pasażerów, bezpieczeństwie lotu i bezpieczeństwie pasażerów, bo to jest bardzo istotne, co decyduje również o wyborze linii lotniczej, żeby to przesłanie dotyczące oszczędności za wszelką cenę nie odbiło się również na jakości usług linii. Dziękuję.